Jesteśmy w ekocentrum ICPPC, ekocentrum Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. To miejsce zostało zbudowane po to, żeby pokazać, w jaki sposób dążyć do samowystarczalności żywnościowej i samowystarczalności energetycznej. U nas tutaj praktycznie 70% żywności, którą spożywamy i serwujemy gościom, to jest nasza własna żywność, produkowana oczywiście w sposób ekologiczny, tradycyjny. Natomiast jeśli chodzi o energię, to gdzieś około 60% energii też mamy ze słońca i z wiatru, więc bardzo wysoki procent niezależności od korporacji. Zioła niezbędne do przyprawy. Tutaj akurat mam nagietek. Wszystko jadalne, nie dość, że pięknie, to jeszcze jadalne. Aż szkoda zjadać. Jesteśmy na jednym z poletków, gdzie uprawiamy warzywa i oczywiście budowanie arki rozpoczynamy od budowania samowystarczalności żywnościowej, czyli uprawiamy przede wszystkim swoje własne warzywa. Jest ich różnych gatunków tych warzyw około 30, także każdy znajdzie jakieś tam warzywo, które lubi bardzo i które jest bardzo odżywcze dla niego, czy w ogóle dla nas wszystkich. No i co tu mamy? Mamy marchewkę, tak. Część tych warzyw spożywamy sami, resztę dajemy na przykład królikom, tak. Kompletny cykl zamknięty. O! No, tym to można wyżywić już całą rodzinę. Tak, proszę bardzo. Tak zwany karpiel. Zapomniane warzywo, bardzo cenne, dużo cenniejsze niż ziemniaki, bardzo dużo mikroelementów, zdrowe warzywo, polecam wszystkim. I jak widzicie, dla całej rodziny. Przyjemność posiadania swojego własnego ogrodu czy upraw warzyw to przede wszystkim przyjemność zbioru i jedzenia bardzo świeżego pożywienia, żywności, która ma pełną energii, bo nie chodzi o to, żeby zapchać żołądek, chodzi o to, żeby organizmowi dostarczyć dobrej energii. I właśnie taka żywność prosto z pola, zjedzona w ciągu godziny, dwóch, ma najwięcej energii. Proszę, piękna dynia, odżywcza, pełno mikroelementów. Na 1000 sposobów można ją spożywać. Smaczna. No i... podobnie cukinia. To są dwa warzywa, które są wciąż mało popularne w Polsce, a zawierają niesamowitą ilość różnych składników odżywczych. Zawierają niesamowitą ilość różnych składników odżywczych i rzeczywiście można je przygotowywać na 100 różnych sposobów. No i w związku z tym zachęcam Państwa, pokochajcie to warzywo, dynię i cukinię dla swojego zdrowia. Tak, tutaj mamy krwawnik, to jest polne zioło. Nasze łąki wciąż są niesamowicie bogate w zioła. Przeróżne zioła i to jest nasz skarb. Nasza skarbnica, to jest najlepsza lecznica, tak? Zamiast jeść jakieś chemiczne lekarstwa, leczymy się ziołami. Budowanie arki oczywiście rozpoczynamy od nasion, ponieważ jeśli nie będziemy mieć swoich nasion, no to nie będziemy mieć też plonów. Bardzo ważne jest, żeby zachowywać tradycyjne nasiona, te, które wyrosły w naszej okolicy, na naszej glebie, w naszym klimacie, ponieważ one są mocne, zdrowe i dostarczają właśnie tej najważniejszej energii. Tutaj mamy specjalny budynek,
zbudowany z gliny i słomy. I też, jak widzicie, specjalnego kształtu pojemniki na te nasiona. Tu akurat mam nasiona fasoli. Ale zbieramy, przechowujemy różne nasiona, na przykład nasiona korzeniowe, i też pokazujemy, jak je właśnie pozyskać i jak je przechowywać. W naszej arce mamy dwa budynki ekologiczne zbudowane w technologii glinianosłomianej. Ten budynek na przykład jest zupełnie samowystarczalny, czyli jest zaopatrywany w energię tylko ze słońca, nie jest podłączony do sieci. Jesteśmy w części naszego budynku ekologicznego, gdzie jest specjalna przybudówka do pasywnego pozyskiwania energii słonecznej, ogrzewania tego budynku. I tutaj trzymam w rękach wełnę z naszych zwierząt. To jest akurat wełna owcza. Oprócz owczej wełny mamy również wełnę z alpak. To też jest element samowystarczalności, ponieważ z tej wełny robimy na przykład kołdry. Żyjemy tutaj, mieszkamy od ponad 20 lat. Wszystko to jest autentyczne, sprawdzone i działa. Działa. W związku z tym dzielimy się tymi naszymi doświadczeniami, dzielimy się z Państwem tymi naszymi eksperymentami. No i zapraszamy do ekocentrum i zapraszamy na nasze warsztaty. Budujcie arki, ponieważ ekocentrum jest naszą arką. Jest to wspaniałe miejsce, gdzie można odpocząć, gdzie można nabrać sił i gdzie spożywa się posiłki, które napełniają energią.